Dzień dobry moi drodzy, witam was w kolejnym vlogu. Za mną jest pranie, wiem, ale przygotowujemy się do świąt, ponieważ jutro jest niedziela, spotykamy się z rodziną i musimy ogarnąć całą tę przestrzeń. Już poczyniliśmy pewne kroki, ponieważ znalazłam koszyczek, gotujemy jajka, no i zaraz idziemy go poświęcić. Bardzo często Artur kupuje mi tulipany, ale ten pęczek jest jakoś tak zastanawiająco duży. Naprawdę są wysokie. Widać? Widać. Że są duże. Bardzo ładne. Te pęczki są jeszcze nie do końca rozwinięte, więc mam nadzieję, że zostaną z nami na długo. Są też bardzo twarde, więc widać, że to są nowe kwiaty. Bardzo mi się podobają. Ja najbardziej lubię w kolorze białym właśnie. Chociaż żółte są bardziej wiosenne, ale białe ładniejsze. Tak, dziękuję. Zaraz jeszcze zdejmę ten plastik, obetnę doły i postawimy sobie na stole, żeby nam pięknie wyglądały tutaj. Jak byłam wczoraj w sklepie, to znalazłam takiego baranka cukrowego i moja mama zawsze takiego baranka wkładała do koszyczka, więc ja też to zrobię w tym roku. I mój mąż kupił mazurka. Pierwszy raz na naszym stole będzie mazurek. Ja nigdy nie robiłam, nigdy też nie kupowaliśmy, więc nie wiem, dlaczego to zrobił. Natomiast zobaczymy, czy jest smaczny. To nie są moje smaki. Jadłam dosłownie kilka razy w życiu, no ale zobaczymy, może się przekonam. Właśnie Artur zwrócił mi uwagę, że mój sweterek nie wygląda najlepiej. Tezeuszek będzie mi pomagał i zaraz pokażę wam, jak sobie z tym poradzić. Wystarczy taka oto golarka do ubrań. Moja ma już, nie wiem, lat 8, może nawet 10. Dużo. Bardzo dużo. Kupiłam ją w Rossmanie i jeszcze mi służy. Skończyłam już jedną stronę. Wygląda jak nowy. A tu jeszcze pokażę wam w porównaniu tę stronę niezrobioną. Tak prezentuje się skończony nasz koszyczek. Mamy tutaj jajka, tego baranka cukrowego, kiełbasę, chleb, sól, pieprz i babkę piaskową, która niestety się nie zmieściła w całości, więc jest chociaż troszeczkę. I do tego dwa dodatki, bazie oraz taka pisanka, która była w takiej trawie, którą kupiliśmy, takiej świątecznej trawie. Nie wiem, jak ona się nazywa, ja też. Ale stała przy rzeżuce. Rzeżusze? 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 No to przy rzeżusze. Jesteśmy, udało się poświęcić koszyczek. Byliśmy na 16.45, święcenie było do 17 i tak było mnóstwo ludzi, więc inni tak samo jak my czekali do ostatniej chwili. A teraz jedziemy na Stare Miasto, ponieważ zamówiliśmy sobie na święta jedzenie z zapiecka. My staramy się gotować, ale nie aż takie profesjonalne, świąteczne dania, więc woleliśmy sobie zamówić. Poza tym my zapiecek bardzo lubimy. Często tam jemy i to jest też dobre miejsce na przykład na zaproszenie znajomych z zagranicy, bo tam jest dobre jedzenie, tradycyjne, polskie i wydaje mi się, że stosunkowo tanie, jak na Warszawę. Oczywiście polecam wam też Stary Dom, ale tam już jest trochę drożej i byliśmy ostatnio też w restauracji gdzie? U Wieniawy. U Wieniawy, no i tam przepysznie, naprawdę przepysznie, super wystrój, tylko tam już jest drożej, natomiast jeśli szukacie dobrej restauracji w Warszawie, no to bardzo wam polecam. Naprawdę sprawdźcie sobie menu, bo no jest mega smacznie. Deserki, wszystko. Deserki, zupy, główne dania. Pycha. Ale wracając, to tak, jedziemy. Przejdziemy się jeszcze po Starym Mieście, ponieważ termometr pokazuje 24 stopnie. Jest mega ciepło. Tak ciepłego dnia jeszcze nie było w tym roku w Polsce. Więc skorzystamy z tej pogody. No i potem wam pokażę, co zamówiliśmy, bo przyznam szczerze, że nie pamiętam. Dwa tygodnie temu zamawialiśmy te rzeczy i to też będzie dla mnie
zdziwienie, co tam wybrałam, więc tak, jedziemy, a potem wracamy do mieszkania, bo mam jeszcze mnóstwo rzeczy do zrobienia. Wróciliśmy, zamówienie zostało odebrane, jak zawsze było mnóstwo ludzi, ale nie dziwię się, bo tam jest bardzo smacznie. Wybrałam żurek na zakwasie, często go bierzemy, kiedy jesteśmy na miejscu, 3 litry, do tego bigos, też jest bardzo dobry i często go bierzemy. I pierogi. Ja wiem, że pierogi nie są takim typowym daniem na święta wielkanocne, ale my z siostrą bardzo je lubimy i nie mogłam ich nie zamówić. Czyli z mięsem. Tu mam 2 opakowania chyba z soczewicą. Tak, z soczewicą i leśne grzyby. Więc zjemy sobie takie jedzonko. Oczywiście będzie tego więcej, natomiast to jest jedynie moje zamówienie z zapiecka. Biorę się za ciasto, dokładnie za babkę, bo jest już 18 i troszkę się późno robi, więc robimy ciasto. Sprzątasz? Tak, sprzątam. Jak nazywa się kot, który leci? Kotolot. No, jak sądzisz? Kot, który leci? Mhm. Kot w lesie. Nie no. Kotlecik. Kotlecik? Była nad szafą, ale teraz jej nie widzę. O, jest, jest. Jest. Tam jest tadzik, zobacz. Tam. Tam, zobacz. Tam jest. Tam. Tam, gdzie ty patrzysz? Tam. Widzi? Chyba widzi. Już cię nie przewiozę, Tadziulku. Dobra, wracamy, Tadzik. Za daleko jest ta mucha. Didit! Didit! No, schowa się? Boże, jak idealnie wjechał! Widać, że za pierwszym razem zdałam prawo jazdy. A nawet się nie poruszył. I to jeszcze parkowanie tyłem, a to jest wyczyn dla mnie. Tak? Piątka. Brawo. Przygotowałam już foremkę i oczywiście okazało się, że nie mamy foremki do babki. Byłam pewna, że jest tutaj w mieszkaniu, ale widocznie coś się stało z nią podczas przeprowadzki, więc na szybko wbiegliśmy do samochodu i szukaliśmy otwartego sklepu. Nie było to łatwe. W którymś z rzędu dopiero była taka foremka. Nie mam pojęcia, czy jest dobra wielkość, bo tutaj nie było żadnej naklejki, to był ostatni egzemplarz, więc mam nadzieję, że się nic nie stanie, że jest wystarczająco duża. Robimy tę babkę z likierem pistacjowym. Kiedyś się robiłam i była bardzo smaczna, więc powtórzymy ten przepis. Tak wygląda, jestem mega dumna, bo mam nadzieję, że nam wyszło. Tyle przeciwności losu dzisiaj i jest tu z nami ciasto. Piątka. Ogarnęłam już kuchnię, włączyłam zmywarkę i sprawdziłam, jak radzi sobie moja babka. Zostało jeszcze prawie 5 minut i patrzcie teraz. Tadam! Moja babka chyba ma za małą foremkę, bo to ciasto jest zdecydowanie za wysoko. Najważniejsze, że nie spłynęło, tylko sobie rośnie, ale i tak uważam, że będzie bardzo dobre. Mamy pierwszy dzień świąt, bardzo się cieszę, bo jest
piękna pogoda, jest bardzo ciepło. No i spotkamy się z rodziną. Zaraz będziemy jeść obiad, ponieważ wieczorem przyjeżdża moja siostra, a jutro jedziemy do babci, tam już będzie bardzo dużo osób, więc zabieram się za dokończenie sprzątania. Muszę jeszcze wyjąć obrusek, uprasować go, wyjąć wszystkie rzeczy na stół, więc biorę się już za to, a zaraz pokażę Wam, jaką wybrałam stylizację na dzisiaj. Mega profesjonalnie. Zdecydowałam się na sukienkę maxi czarną, bardzo wygodną, z wiskozy, pięknie podkreśla kształty i ma super wycięcie z tyłu. Oczywiście możemy sobie tutaj regulować, bo to jest zawiązywane. Piękna jest. Zawsze w święta staram się chociaż jeden dzień założyć sukienkę i tym razem padło na sukienkę z Rozel. Czy z takiej cebuli zdejmuje się jeszcze tą pierwszą warstwę? Ja nigdy nie wiem, ale zawsze zdejmuję. Mam już tutaj żurek, grzeje się. Ziemniaki w termomiksie, ponieważ zaraz będę robiła pire z rozmarynem. Bardzo dobre, polecam Wam ten przepis z termomiksa. Cebulka, bułka i tu mam mięso. Będę robiła zaraz szybko kotlety mielone, ogórek, mizeria będzie i tak prezentuje się nasza kolacja albo obiadokolacja. Już jestem bardzo głodna, z tego co wiem to goście są już bardzo niedaleko, więc ja kończę i mam nadzieję, że uda mi się zdążyć. No krzyknij Oliwko, rano poniedziałek. Rano poniedziałek. 3, 4. Rano poniedziałek. Drugi dzień świąt. Jesteśmy na spacerku po śniadaniu na polu mokotowskim. Niedawno zostało zrewitalizowane i oddane. Naprawdę fajnie to wygląda. Zdecydowanie inaczej niż było. Polecam Wam, jeśli jesteście z Warszawy albo z okolic, to warto tu przyjechać, spędzić sobie chwilkę. Wczoraj już nic nie nagrałam, bo dosłownie zjedliśmy kolację i wszyscy dosłownie padliśmy przy usypianiu mojej siostrzenicy. No ale nic, byliśmy bardzo zmęczeni. Zaraz jedziemy do babci i spędzimy ten dzień jeszcze bardziej rodzinnie, więc bardzo się cieszę. Piękny czas przed nami, tak? Cieszysz się, że jedziemy? No super. Więc zbieramy się i jedziemy. I do żabki. I do żabki idziemy. Po wodę, tak? I po kawę dla wujka, tak? Ale nie wiem, czy na tle tamtej nie będzie ładniejsze, bo tu nie ma trawy. Słońce. Tu jest lepiej. Jest lepiej? Tam jest to słońce. Południa sobie chodzi. A teraz mi południa, prawda?